Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak podłączyć pakiet czterech ogniw litowo-jonowych 18650 do balansera HX4SA01. Przygotowałem już sobie trochę wcześniej zestaw, pakiet czterech ogniw litowo-jonowych połączonych szeregowo. Z wyprowadzonymi dwoma końcowymi przewodami, plusem, minusem. Ale to trochę mało, żeby podłączyć go do naszego układu ładująco-zabezpieczającego. Pozwoliłem sobie ściągnąć małą wskazówkę, jak to wszystko podłączyć. Także widzę, że będę potrzebował wyprowadzić jeszcze trzy przewody z miejsc, w których łączą się ogniwa. Poczynając od miejsca za pierwszym ogniwem, gdzie mamy wyprowadzony minus. Czyli w naszym przypadku to będzie to miejsce. Następnie analogicznie w drugim miejscu, w trzecim, i pozostanie nam tylko odpowiednie wlutowanie tego na zaznaczone miejsca. No to do dzieła, dolutowujemy co trzeba. To jest pierwszy. Teraz drugi. Lecimy po kolei tu, tu, czyli tu będzie drugi. A ten trochę przelutujemy inaczej, żeby nam później było wygodniej. Gotowe. Tak to wygląda teraz. Żeby się nie pomieszały, który jest który, dorzucę jeszcze kawałek termokurczu na przewody, żeby było wiadomo, który jest pierwszy, drugi, a który trzeci według naszego schematu.
Jak już mamy wszystkie odczepy przygotowane, to możemy zająć się podłączeniem naszego układu. Został nam ostatni styk do podłączenia. Nasz plus. Przerzucimy go sobie tędy. Ostrożnie, żeby nie zrobić gdzieś zwarcia. Gotowe. Wszystkie elementy mamy podłączone. To teraz zobaczmy. Co mamy na wyjściu naszego układu. Nasz pakiet jest w porządku, by się wydawało. 14,5 to chyba całkiem nieźle. Jak jest w porządku, to możemy zrobić wyprowadzenie naszego układu i całość zaizolować rękawem termokurczliwym.
żeby było wiadomo, który to jest plus. I teraz nasz układ jest zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem ogniw albo zwarcia jakiejkolwiek postaci. Zaraz jeszcze raz zobaczymy, jakie mamy napięcie na wyjściu. Elegancko. Postanowiłem jeszcze przetestować ten układ, podpinając go do zasilacza laboratoryjnego ustawionego na 16V 2A. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Widzimy pobór mocy rzędu 2A. Teraz już troszkę mniej. Widać, nasz układ zaczyna się ładować. Szybkie sprawdzenie, czy nam się coś nie przegrzewa. Nie, wygląda w porządku. Niech to chwilę tak popracuje. Po jakiejś pół godzinie, 40 paru minutach widzimy, że pobór prądu spadł do zaledwie 200 mA. To znaczy, że nasze ładowanie prawdopodobnie dobiega już końca. Myślę, że możemy odłączyć ładowanie na razie i zobaczyć, jak teraz będzie wyglądała wartość napięcia na naszym module. Włączamy sobie miernik, podpinamy minus, podpinamy plus, sprawdzamy 15,87, no prawie 16V. No to już widzimy, że nasz pakiet ogniw jest prawie cały naładowany. Możemy sobie go do czegoś teraz wykorzystać. Nie wiem, możemy zrobić sobie powerbank z tego, możemy sobie zrobić na przykład latarkę jakąś, nie wiem, zapasowe zasilanie do kamery, cokolwiek. Cokolwiek. Ale wszelkie pomysły myślę, że przedstawię w kolejnych filmach, także śledźcie na bieżąco. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I w zasadzie tyle. Miłego dnia. Cześć.
Trzymajcie się. Łapki w górę. Cześć.